Cześć, witajcie! Moi drodzy, mamy nową grę o SpongeBobie. Tym razem będziemy kierować w świecie SpongeBoba, sterować Patrykiem. Patrykiem, w sumie ja też mam tak na imię. Słuchajcie, i teraz tak, jeżeli chcecie zakupić sobie tę gierkę, link w opisie i przypiętym komentarzu. Przejedź się, ty, możemy się przejechać, ale dopiero jak uzbieramy monety, więc musimy pozbierać. Okej. Ło kurka, ty! Jezu, jak tu się... dziwnie wsadza te monety. Ty, mogę teraz? Czy nie bardzo? Zostawcie lajka. Wowie! Okej, jesteśmy. Świat bikini. Zapraszam serdecznie do odcinka. Do naszej przygody. Wow. Dzień dobry. Hej, kto wyłączył światło? Okej, wstańmy. Na A możemy skakać. Wow. Jak wysoko. Orety, orety. Cały dzień na wszystko będę robił, co chciał. To Gacuś. Miał. Dlaczego jest taki całkiem samotny? Spotkaj się z przyjaciółmi z całego bikini dolnego, aby zdobyć misję. Misję można ukończyć w dowolnym momencie i w dowolnej kolejności. Wow. Nieźle. Jasne, jedziemy. Mogę tam skoczyć? Masz ochotę na wyścig w szkole jazdy lub na eduzowych polach? Co jest... Okej. Możemy tu nawet usiąść. Patrzcie. No, nowa przygoda. Będziemy leniuchować. Porozmawiaj z Gacusiem. Ukończ 3 dostawy frytek. Zdobądź 1000 punktów podczas jednej zmiany w dostawie. Tu jest Gacuś. Ej, Gacuś, co robisz? Mrał. Co jest? O, mogę się pobawić? Od lat to... co mamy? Porozmawiaj z Gacusiem. Mamy zadanie ukończone. Zakręć... Zaraz pozna... co jest, ty? Wow, pochuśtaj się na ławce. Mamy misję ukończoną. Wow, ciekawe, czy mogę tym tak się pochuśtać, że wiecie, wypadnę z tego. Ty, może tak zrobię. Dobra. Zakręć karuzelą. Ty, karuzelą musimy być. Kręć się. Wow! Zobaczcie, jak szybko. Wow. Dobra. Nieźle. Zjedź ze zjeżdżalni. Dobra, lecimy na zjeżdżalnię. Wow, wow, wow. Cóż za zabawa. Pobaw się na sprężynowej zabawce. Gdzie jest sprężynowa zabawka? Gdzie jest piaskownica, ty? Tu jest piaskownica. Możemy coś budować. Mogę tu spać też, nie? O, proszę, zamek możemy zbudować. Patrzcie. No ale pobawiłem się w tej piaskownicy, nie? Co jest? Halo, wyrzuciłem to. Wow, jaki zamek, zobaczcie. Pobaw się na sprężynowej zabawce. Ty, patrzcie, tu coś jest w ogóle. Co ja to wziąłem? Majo, Centrum Bikini, 1 na 11. Gdzie jest sprężynowa zabawka? Tutaj, okej. Iha! Dobra, i osiągnięcie zdobyłem. Może później zorganizujemy wspólne nocowanie, upieczymy ciasteczka, zagramy w gry planszowe i poczytamy komiksy.
Mruczy. Nie zapomnij przynieść pizzy. Do zobaczenia, Gacuś. No dobra, ukończyliśmy zadania. I co teraz? Możemy gdzieś iść dalej? Tu są frytki, czyli... Patrzcie, możemy iść na przygodę. Bo to są wyczyny, to są jakby misje dodatkowe. SpongeBob! Nie, to Patryk. Chcę pojeździć na rękawiczce. Odbierz telefon. Ty fajnie, to ty można robić różne rzeczy. Trochę mi to... tego Goat Simulatora przypomina, nie? Co jest? Patrzcie, to jest ta. Siemasz, Patryku, jak się dzisiaj miewasz? Sandy, lepiej od ciebie, bo ty wydajesz się być smutna. Co się stało? O, nic takiego, po prostu jest dzień doceniania wiewiórki, a ja muszę posprzątać ten bałagan, który zrobiłam. Mój ostatni eksperyment zakończył się małą eksplozją. Galaretka jest w całym bikini dolnym. Ohoho, uwielbiam galaretkę. Mogę pomóc? Oczywiście po to, żeby cię docenić. Patryku, nałyskane ostrygi, naprawdę zrobiłbyś to dla mnie? Cóż, nie wiem jak się łyska ostrygi, ale mam trochę masła z orzechów morskich i chleba. Nie potrzebuję kanapki, głuptasie, ale jeśli posprzątasz ten bałagan za mnie, będę mogła sobie zrobić dzień wolny. Będę bardzo wdzięczna, poza tym sąsiedzi też będą bardzo wdzięczni. Co powiesz, Patryku? Wyciągniesz pomocną dłoń i podzielisz się falą związaną? Tak, jestem gotów do sprzątania. Wspaniale, ruszajmy więc. Ojejcie, ale to jest upaćkane. No dobra. Okej, okay, i co my... Pomóż Sandy posprzątać różne miejsca w bikini dolnym. Czy muszę to wziąć? Wyposaż. Okej, okay, to lecimy. Rozpyl. Czyli na takiej zasadzie. Gdzie są te... A tu. Dobra, to usuniemy w takim razie. No trzeba pomagać, nie? Trochę tego tu jest, tego brudu. Damy radę. Zaraz, zaraz będzie wszystko tak jak należy. Tu w ogóle telefon jest. Trzeba będzie odebrać. Ale to. Patryk sprzątacz. To jest teraz symulator tego. Myjki. No, biedna ryba, rybę też umyjemy. Dobra, czekajcie, no trochę zostało. Zacznij drzemać, rusz się do przodu, aby się toczyć. Tocz się ciągle, aby zwiększać prędkość i toczyć się super szybko. Ale po co mam się toczyć? Ustaw. Czekajcie. Jak ją mam tu ustawić, tak? Ty, widziałem przez te. Dobra, na takiej zasadzie, nie? Dobra, no to tu trzeba to umyć wszystko, nie? Dużo tego jest. Opa! Tu coś tu jest na tym w ogóle, a nie, to bańki tylko wychodzą. Dobra, no dajemy radę tu, jak widzicie. Pewnie się uda to wszystko zrobić. Gdzieś jeszcze jest ten brud? Tutaj. A co tu jest napisane? Ty, best things since slice. No, jeszcze tu jest dość duże. Gdzieś jeszcze jest ten brud? O, tutaj. Co, już się udało?
Pomóż Sandy posprzątać. A, tam jeszcze jest, patrzcie. Dobra. Muszę wejść po drabinie. A, jeszcze trochę zostało. Tak jest, Patryk, to było wspaniałe sprzątanie. Dzięki za pomoc. Proszę o to trochę piaskowych dolarów za twoją ciężką pracę. Zasłużyłeś. O tak, pracowałem ciężko, strawnie. Okej, mamy to zadanie zrobione. A tu gdzie jest ten zegar? Tu dzwonił. Patryk, odpowiedz na ustną część egzaminu w szkole jazdy. Dziób, Rufas. Dzień dobry. Co tu SpongeBob? Co on to mówi? Cabin, galley, keel, 1924. Good morning, Mrs. Puff. Och, och, zjedzmy na patio pod tłustym krabem. Big one. No dobra. Tu jeszcze mamy coś, oho. Wiecie, co tam jest? No, to ten. Hej, Skalmar, co słychać? Co słychać? Co słychać? Ty mi tu nie wyjeżdżaj, co słychać, kolego. Doskonale wiesz, co słychać. No nie. Tutaj jest pełno ludzi. To moje trzecie w kolejności ulubione miejsce do opalania. Jest pełne ludzi i ich rzeczy. Nawet nie mów mi o hałasie. Chcę po prostu opalać. Tutaj ktoś rozmawia, tam jest jakaś muzyka. Jest tu głośno i irytujące. I dłużej tego nie zniosę. Patryku, niech ta twoja obleśność się na coś przyda. Posprzątaj tutaj natychmiast. Przepraszam, Skalmarze. Nie mój park, nie mój problem. Słuchaj, co mówię? Chcę, żebyś tu posprzątał i żebyś to zrobił migiem. Słyszysz? Dobra, posprzątasz to miejsce, jeśli dam ci kilka dolarów piaskowych? Orety, lety. Dolary piasko, jasne, Skalmarze, posprzątam tutaj. Zanim zdążysz powiedzieć kanapki. Okej. Okay. Skalmar nie może się w spokoju opalać, kiedy w pobliżu jest tyle... Okej. Okay. Muszę ten, tam się udać. Wyposaż. Dobra, to sprzątamy. Sorry, sorry, ludziska. Proszę stąd iść. Koniec tego, koniec imprezy. Jakiś wyczyn ukończyliśmy też. O, kostium! Patryk w budowie. Dobra, Anarka. Proszę mi stąd spadać. Skalmar chce się opalać. Trochę ich tu zostało. Ktoś jeszcze został? Chyba, że ja mam ich, wiecie, włożyć do środka. Tak mi się wydaje. A, ja mam ich ciągać, tak? Bo na to, o to chodzi. Ty co jest, ty? Hi, Patrick. What's shaking? I wonder what's gonna happen today. No, ale ja ich nie mogę wciągnąć, jakby, nie? I wonder what's gonna happen today. Excuse me, coming through. No bo tutaj nie wejdzie ten, nie? A chociaż może. Okej, no to co? Na B można... Aha, że ja usuwam to, tak? Aha, czyli... Czekajcie, ja to mam... Aha, czyli te przedmioty powinienem podgórzać.
Wow, ale to wyleciało. Coś jeszcze tu mam? Wanna hit up the boating school or jellyfish fields race? Oops, sorry. Oh, a kelp dog sure sounds good right about now. No, tych ludzi nie mogę tutaj, nie? Look at this mess. Go! Oczyść obszar. Ja nie wiem, czy czasem nie zepsułem czegoś. No to też tak może być, nie? Ale obszar jest usunięty z tego, co widzę. Co robisz? Tutaj nadal są ludzie, jakieś rzeczy. No ale teraz już nie ma tych ludzi, nie? O, teraz się udało. Nie ma. Och, nie ma ich, wspaniale. Teraz mogę się poodpalać. Weź te swoje dolary i spływaj, jajowaty. Jajka, gdzie? Dobra, zrobiliśmy to. Oczyszczony obszar. Mamy zadania. Tu mamy kolejne, jak widzicie. To oznaczmy to miejsce. Jak się toczymy, to idziemy szybciej? Chyba nie. Dobra, nie muszę już być tym odkurzaczem, nie? I gdzie to jest? To jest tam na górze. Jak ja tam mam wejść? Halo? To jest drabina niby, no ale to nawet z tą drabiną to nie jestem w stanie tam wejść. Okej, dobra, jestem teraz. SpongeBob tu jest, to kurka. Hej, kumplu, pomożesz mi? Może później chcę grać. Już lecę, SpongeBobie. Strzelaj kokosy, aby przełamać wszystkie cele na pływających platformach. Okej, no dobra. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Jezu, ile ich jest. Będziemy tu skakać, czy co? Jak tu się strzela? Tu się da jakoś lepiej celować, czy nie bardzo? O, kruca. Nie wiem, czy tu uda mi się wszystko przełamać. Halo? Dobra, to leci. Ale mam zeza. Dobra, tyle też leci do góry. Okej, tu. Wow, to było mega. Już mam 8000 punktów, więc jest dobrze. Dobra, gdzieś jeszcze? Oj, tutaj. No bo tutaj raczej za to nic. O, tutaj. Dobra, tam jeszcze. Mamy trochę tych punktów. Job, Patrick. Keep going. No i dobra, 10 sekund. Powinno być całkiem nieźle. Pięknie. No to prawie było blisko, było blisko. Wyczyn ukończony. Patrick! Hey Patrick! Over here! Nieźle.
Okej, okay, no to wracamy, słuchajcie. Zdobyliśmy, ukończyliśmy te zawody, tylko pytanie, co teraz? Czekajcie, myśmy to zrobili, czy nie? Czy to jeszcze jest? Ej, kumpu, pomożesz mi? Czy o co chodzi? Czy my to mamy zrobić na maksa? To najwyżej zrobimy kiedy indziej. Tu teraz mamy iść, nie? Dobra, gdzie to jest? Przeczytaj. Strzelaj, aby... Okej, czyli tu złoty puchar musimy zrobić. No ale to spokojnie, to... To potem. Potem... Potem. Wow, fajnie, po tych bańkach możemy skakać, więc... Nie jest źle. Dobra, tu jest SpongeBob. My tam mamy iść. O. Zrobimy sobie na platynkę tę grę na pewno. Ale fajnie wygląda. Szkoda, tu nie ma chyba jakby takiego questu, nie? Jakichś takich większych fabuły. Cześć Patryku, czy przyszedłeś na seminarium dotyczące bezpieczeństwa jazdy? Chwileczkę, myślałem, że to wystawa linii końcowych z wyścigów. Cóż, masz dzisiaj szczęście, znalazłeś się tu w samą porę na coś jeszcze lepszego. Organizuję wyścig, aby pomóc wszystkim kierowcom łódek w zachowaniu ostrożności. Muszą znać zagrożenie związane, tak przy okazji też przydałoby ci się odświeżyć umiejętności. Od czasu wydania twojego prawa jazdy minęło już sporo czasu. Chcesz wziąć udział w seminarium? Och, ja chcę, wybierz mnie. Wspaniale, gotów na ostrą jazdę? No dobra. Bierz udział w wyścigach dla pani Puff w bikini dolnym. Przejeżdżaj przez punkty kontrolne na trasie i dojedź pierwszy do mety, aby wygrać. O kurka, no to jedziemy. Wyścig, czas zacząć. Będzie się działo. Na pewno. Jak się tu jeździ? Dobra, jedź, a strzelaj. Okej, wyprzedzimy ich? Mam nadzieję, że tak. Uciekaj. Co jest? Ziomek, ja będę pierwszy. Pięknie, pięknie. Jezu, co jest? No dobra, jak tu przyspieszyć? Ciężko jest tutaj tak, wiecie, wygrać. Jestem na drugim miejscu. O jest, dogoniliśmy ją w końcu. Co, źle pojechałem? O ja cię. Dobra, usunę to, bo to jest mylące. Źle pojechałem. Dobra, teraz będzie lepiej. Lecimy. Ale jak ją dogonić, ty? Ej, chyba się udało. A, w tą stronę mamy jechać. Dobra. No i ta taksówka mnie tu chce wyprzedzić, to tak wiecie. Ale my się nie damy. Dobra, mam nadzieję, że się uda. Tam, w tę stronę. Dobra, jesteśmy. Ty, ona przyspiesza, jakim cudem.
Jakiś wyczyn tutaj ukończyliśmy. Turn signal! Turn signal! Nie, co jest? Co jest, ty? Ale mnie załatwili. Dobra, wyprzedzę go, mam nadzieję. No gościu! Uciekaj. No dobra, rzutem na taśmę. Dobra robota. Proszę, to trochę dolarów. Dzięki. Ukończyliśmy to zadanie. Pierwsze miejsce. Patryk ze świata rękawic. Co to jest? Drugie miejsce wyścigu w centrum. Weź udział w wyścigu. Patrzcie, dużo tych zadań. Dużo tych zadań dostaliśmy. Teraz tak, patrzcie, tu jeszcze są zadania. Jezu, ale tego tu jest. Łopanie. Dobra, to chodźmy tu, nie? Czekajcie, gdzie nas to prowadzi? Tu. Trochę tych zadań tu mamy. Jakby nie było. Ale to dobrze. Juhu, znowu SpongeBob? Ej kumplu, pomożesz mi? Czekajcie. A, myśmy tu byli przecież. Albo i nie? Ty, albo i... Czekajcie. A to też jest kokosowa gra. To może kiedy indziej. Chodźmy tutaj. O, śmietnisko. O kurka. A to ten, o Jezu. Co on tutaj tym razem wymyślił? Plankton, Patryk rozgwiazda, to właśnie gwiazda oceanu, którą chciałem zobaczyć. Masz chwilę, żeby pomóc najlepszemu przyjacielowi? Ale SpongeBob jest moim najlepszym przyjacielem. I Skalmar, i pan Krab, i Sandy. Chcesz pomóc mi w poszukiwaniach skarbu, czy nie? O, skarb. Jeśli uda ci się znaleźć jakieś skrzynie, przynieś je do mnie. To miejsce to kopalnia złota, nie uwierzysz, co ludzie wyrzucają? No dobra, to znajdziemy to. No dobra, musimy skrzynię przynieść. Dobra, dźwig tu mamy. Plankton potrzebuje pomocy w wyciąganiu skrzyń ze skarbami z wysypiska. Zbadaj dokładnie całe to miejsce, aby znaleźć wszystkie. Okej. Okay. To musimy znaleźć te skrzynie pełne skarbów. Gdzie go mam? A, tu je mam przynieść. Ah, yes, keep him coming. Keep him coming. Keep him coming. A, ich tu jest 5. Patrzcie, tu jest ta puszka. Mayo. Kolejna skrzynia. Ups, rozwaliłem to, sorka. Yes, Patrick! More! More! Ciekawe. Tu jeszcze jest skrzynia, ty. To pójdzie szybko. Yes, Patrick! More! More! More, more! Potrzebujemy jeszcze 2 skrzynie. Tu jest, patrzcie. Yes, Patrick. Jeszcze jedna. Tak, bo on chce 5. Chyba, tu jest więcej niż 5 tych skrzyń, ciekawe. Tu jest jeszcze jedna. Treasure!
treasure. Ty, można otwierać te kontenery. Nieźle. Siubudu budu. Bierzemy to. Magnificent! Keep looking, Patrick. There's more sand dollars. What else can I use to get my revenge at renovations? Okej, czyli tutaj jeszcze więcej tych skrzyń trzeba zbierać. Nieźle. Ale to mamy niezaliczone, nie? Tutaj już nic nie ma. Pomóż Sandy. Śledzenie misji. Tutaj możesz śledzić wyścig. Tu mamy wszystko. Tu mamy skrzynię. No dobra, ale to myślę, że zrób sobie przerwę od bieżącej misji w tym momencie. Dobra, moi drodzy, myślę, że to jest najlepszy moment, żeby zakończyć ten odcinek. Do zobaczonka. Trzymajcie się.